Cześć, witam Was. Dzisiaj będzie bardzo szybko i bardzo konkretnie, zresztą jak zawsze u mnie na kanale. Zrobię śledzie w oleju. Przepis klasyczny, najprostszy, no ale chyba najsmaczniejszy. Zwolennicy śledzi wiedzą, o czym mówię. Śledzie w oleju są po prostu pyszne. A więc zaczynamy. Zobaczcie, mam tutaj kilka płatów. Nazywają się te płaty ala Matiasy. Nie wiem dlaczego ala, ale to ja bym na kawę zaprosił, a to są Matiasy. Dlaczego Matiasy? Dlatego, że są to śledzie łowione wiosną i takie śledzie się tak nazywają. Dlaczego tu jest ala dodane? Nie mam pojęcia. Może jakaś ala tamto sporządzała przepis na tą marynatę czy solankę, w której to się moczyło. Oczywiście już tłumaczę, dlaczego takie śledzie wybrałem. Ano z prostej przyczyny. Dlatego, że nigdzie nie mogłem dostać prawdziwych solonych śledzi, więc kupiłem te. I takie prawdopodobnie wy też kupicie, takie dostaniecie. No chyba, że ktoś ma jakieś dojścia naprawdę do solonych, to polecam oczywiście solone. Dobra, zaczynamy od krojenia śledzi. Śledzie kroimy w kawałki. Jakiej wielkości lubimy? Takie śledzie kroimy. I wrzucamy na razie do większej miski. Tutaj mam 1,5 kg płatów. Płaty oczywiście wymoczyłem. Moczyły się one 2 godziny. W tym czasie wymieniłem 3 razy zimną wodę oczywiście. Nie moczymy w ciepłej. A oczywiście najlepiej śledzie jest spróbować po wymoczeniu i zobaczyć, jak nam smakują. Jaką słoność lubimy, tak śledzie długo moczymy. Teraz pokroimy 4 takiej wielkości cebule. Kroimy jak chcemy. Możemy kroić w plasterki, możemy kroić w półplasterki, możemy w kostkę. Ja pokroję w półplasterki, a półplasterki i jeszcze przekroję na pół. A zrobię to tak. I od razu wrzucam do śledzi. Jeżeli nie lubimy cebuli, dajemy jej po prostu mniej. Jeżeli więcej, dajemy jej więcej. Tutaj dowolność wyboru jest do Państwa dyspozycji. I teraz tak. Wrzucam 2 łyżeczki pieprzu czarnego. Jak mnie znacie, lubię dużo pieprzu. Kilka ziaren ziela angielskiego, powiedzmy 4 sztuki. Tutaj mam kolendrę. Kolendra fajnie komponuje się z rybami. 0,5 łyżeczki. Soli już oczywiście nie daję. Kilka liści laurowych. To znaczy kilka. 3 sztuki. 2, 3. Jeden wpadł mniejszy. I teraz tak. Sok z 2 cytryn. Oczywiście bez pestek. Oczywiście cytryna cytrynie nierówna, więc powiedzmy 50 do 70 ml. No i teraz olej. Oleju 350 ml. To jest olej słonecznikowy. Nie lejemy oliwy. To nie jest nasza kuchnia i nie nasza bajka. I to wszystko teraz mieszamy. I śledzie przekładamy. Delikatnie dociskamy. Jeśli oleju jest za mało, to po prostu go dolewamy. Tak, żeby przykryło śledzie. I można je odstawić na kilka dni lub
nawet kilka tygodni do lodówki i one się nie zepsują. A ja zachęcam Państwa do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. I życzę smacznego.